Movistar, kolarze Etixu teraz chcą przejść lewą stroną, jeszcze bardziej z lewej. Jest David Remain. Cancellara, za nim Nizzolo. Kolarze Movistaru, Etixu. No i ładnie tutaj CCC Sprandy Polkowice. Ale widzimy, że to już jest naprawdę mocne tempo. Tutaj już nikt się nie oszczędza. Cały czas to chyba Rebellin tam ładnie ustawiony, tuż za Kittelem zresztą. Ale Trek, Segafredo teraz mocno. 2,5 kilometra do mety. Łukasz Wiśniewski już chyba wykonał swoją pracę. Ale Etix Quickstep bardzo ładnie teraz ustawiony, a więc Trek, Segafredo, Etix Quickstep, BMC. No, kolarze Movistaru troszkę się pogubili. Marcel Kittel, przypomnę, w czerwonej koszulce. Świetna praca, teraz Jesper Stuyven na zmianie. Najlepsza praca, on teraz ma dać z siebie wszystko. Jeszcze będzie kilkaset metrów i potem zjedzie. Już jego zadanie przejmą inni, tak jest. No i z pomarańczowych cały czas David Rebellin jest tutaj w miarę wysoko. Już się teraz zaczął wznosić do góry. Michał Gołaj z lewej strony zaraz będzie miał odpowiedzialne zadanie przeciągnąć Bena Elia Vivianiego na czoło peletonu, aby zaczął tą ściankę Elia Viviani na jak najlepszej pozycji. To jest to, co mówiliśmy. To jest ten moment, kiedy do pracy przystępuje Michał Gołaj. On wcześniej jechał tam spokojnie, kontrolował to, co się dzieje, ale teraz jest właśnie najważniejszy moment. Ale mocne tempo cały czas dyktuje drużyna Trek Segafredo. Za chwilę wyjdzie Fabian Cancellara i to tempo będzie jeszcze mocniejsze i będzie wtedy już problem, aby z tyłu z 20 pozycji przejść na czoło peletonu. Bo operator tej pierwszej kamery też dał się ponieść emocją, bo widzimy, że skacze nam ten obraz już. Proszę teraz, jak ładnie Etix wychodzi, ale Marcel Kittel jest nieco dalej. Tak, Tony Martin tutaj przechodzi do przodu, ale Marcel Kittel nie trzyma koła. Ostatni kilometr, 1000 metrów do mety. Tony Martin na zmianie, ale Marcel Kittel troszeczkę jeszcze daleko. Jeszcze Nicolas Maes ze stratą 15 sekund, Sabatini, Trentin, no to wszystko są kolarze, którzy mają niewielkie straty w klasyfikacji generalnej z ekipy Etix, ale proszę, jak teraz ładnie BMC. O, tutaj chyba Ben Hermans albo tak Samuel Sanchez przeciąga Filipa Gilberta. Filip Gilbert za chwilę zaatakuje. Samu Sanchez znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Piękna praca mistrza olimpijskiego i to właśnie Filip Gilbert zacznie na najlepszej pozycji ściankę. I to już jest ten ostatni zakręt. Oni zaraz, ten ostatni zakręt, oni zaraz wyjdą, wyjadą w prawo tutaj i będzie ten ostatni fragment. Filip Gilbert rzeczywiście świetnie ustawiony. No to końcówka dla niego idealna, można by powiedzieć. Michał Gołaj zjechał, już teraz Vivianin także został sam. Fabian Cancellara, jeszcze za nim Nizzolo. Gilbert jeszcze nie atakuje. Teraz jest ten zakręt w prawo, skończył pracę Samu Sanchez. I czy Filip Gilbert od razu zaatakuje, czy jeszcze chwilę poczeka? Atakuje Filip Gilbert, jest Lobato, jest Cancellara, jest Nizzolo. Kto wytrzyma teraz najmocniej tą końcówkę? Lobato atakuje, jest Cancellara. Lobato, Lobato, cały czas Lobato nadrobił sobie kilka sekund przewagi. No i to będzie podobnie jak to było z Degenkolbem, tak jest, atak od początku. Cancellara jest drugi, Gilberto jest za trzeci. Spójrzmy teraz, tu jest Marcel Kittel, także niewielka strata. Jest David Rebellin. Również na wysokiej pozycji Włoch, wtedy ze Sprandy Polkowice. No i dojeżdżają pozostali zawodnicy, ale widzimy, już tutaj różnice się robią, już te straty nie są, a to już jest 16-17 sekund, to w takim wyścigu jest strata praktycznie nie do odrobienia. Pozostaje nam jeden płaski etap, no i tutaj widzimy zadowolone, czy dziecko się dopiero urodzi, czy już się urodziło, ale ten gest taki dla dziecka. Zadowolony Juan José Lobato, przed rokiem trzeci w tym roku, pierwszy na etapie Hatadan. No w klasyfikacji generalnej.